Cześć, w dzisiejszym odcinku test Realme 12 Pro Plus. Po oficjalnym wejściu na polski rynek Realme zbudowało swoją popularność m.in. dobrze ocenianą i wycenianą serią modeli z kolejnymi cyframi i liczbami w nazwie. Właśnie zadebiutowali jej kolejni przedstawiciele. Realme 12 Pro Plus, którym się dzisiaj zajmuję, to najmocniejszy z nich, z segmentu powiedzmy średniego wyższego. I jednocześnie w oczywisty sposób kontynuator tego, co wymyślono przy okazji poprzednika. Front urządzenia wygląda bardzo podobnie, ma zagięte krawędzie ekranu i szkła po bokach. Przy okazji Realme nie podaje, kto te tafle dostarcza. Bardzo małe i niemal symetryczne ramki na dole i górze oraz otwór na aparat do selfie po środku. Korpus jest wykonany z tworzywa sztucznego, które dobrze udaje metal, a plecki są pokryte wegańską, czyli że sztuczną skórą. Materiał jest bardzo przyjemny w dotyku, nie rysuje się i nie brudzi łatwo. Trzeba naprawdę mocno się postarać, żeby smartfon przestał wyglądać estetycznie. Zerkając z daleka, Realme 12 Pro Plus można w zasadzie pomylić z 11 Pro Plus, bo filozofia i kierunek tego, co się tu dzieje, jest tożsamy, ale jednak są różnice. Wyspa aparatów tym razem swoim designem nawiązuje do luksusowych zegarków, stąd okrągły kształt, to ryflowanie dookoła i refleks rozchodzący się promień się ze środka. Mnie on kojarzy się ze wskazówkami zegarka właśnie. Całość zaprojektował Francuz Olivier Saveau, pracujący wcześniej m.in. dla marki Rolex, więc to już drugi raz, kiedy Realme sięga po projektantów dóbr luksusowych. Wraca też wprowadzony generację temu udawany zamek błyskawiczny przez środek jako stylistyczny detal. Zniknięto niestety towarzyszący mu w 11 Pro Plus szef. Szkoda, mnie on bardzo się podobał, podobnie jak ten złoty okrąg na wyspie aparatów, przez co poprzednik całościowo w wyścigu na urodę w mojej ocenie nieco wygrywa, choć oczywistym jest, że to kwestia gustu i zrozumiem, jeśli ktoś powie, że bardziej przemawia do niego model nowy. W duchu czepialstwa mogę jeszcze zwrócić uwagę na techniczne oznaczenia nadrukowane na tę sztuczną skórkę. W beżowym wariancie kolorystycznym one mogą drażnić, jeśli ktoś wie, czym je zmyć, dajcie znać w komentarzach. Alternatywnie można wybrać wersję granatową sprzętu, w niej napisy są czarne i w zasadzie niewidoczne. Na innych rynkach da się jeszcze kupić model w opcji czerwonej, póki co nie wiadomo jednak, czy on pojawi się w Polsce. Jeśli chodzi o klawisze, są dosyć twarde, ale klikają wyraźnie i dobrze je rozmieszczono. Na wielki plus jest wodoodporność potwierdzona certyfikatem IP65, której brakowało w modelu zeszłorocznym, i w zestawie z urządzeniem dokładane jest na gratisie silikonowe przezroczyste etui, które pomaga m.in. zabezpieczyć przed uszkodzeniami odstającą dość wyraźnie wyspę aparatów. Koniec końców zaś, nie miejcie wątpliwości, uważam, że Realme 12 Pro Plus jest jednym z najbardziej oryginalnych i po prostu bardzo ładnych smartfonów. W morzu powtarzalnych designów, często mniej lub bardziej zerżniętych z iPhone'ów, sprzęt zwraca na siebie uwagę i na pewno wywołuje jakąś emocję, a to wielki sukces. Ekran urządzenia ma 6,7 cala, proporcje 20:9 i rozdzielczość 1080x2412, czyli że standardowe Full HD+, skutkujące gęstością na poziomie 394 pikseli na cal. Matryca wydaje się być zaś dokładnie taka sama jak w poprzedniku. To jest OLED ze wsparciem dla treści w HDR10+, ale co ciekawe, nie uświadczycie ich np. w Netflixie, z 10-bitową głębią kolorów, z płynnym przyciemnianiem dla większego komfortu oczu oraz z podwyższoną do 120 Hz częstotliwością odświeżania. Ona działa skokowo, więc telefon może się automatycznie przełączać z 60 do 120 Hz, jeśli dana aplikacja to obsługuje. Obiecywana jasność maksymalna to 800 nitów w automacie i 950 szczytowo, czyli że obecnie w środku ustawki. I tak, Realme nie kłamie, matryca rzeczywiście ma takie parametry. W kwestii barw są odwzorowane celnie i da się na kilka sposobów wybrać, jak mają być reprodukowane. Od bardzo nasyconych po bardzo naturalne. Jest też tryb ciemny z opcją wyboru stopnia zaczernienia tła, filtr niebieskiego światła, a nawet suwaczek pozwalający dopasować, jaka ma być jasność minimalna ekranu. No i oczywiście jest Always on Display, czyli ekran zawsze aktywny, wyświetlający godzinę i informacje o stanie sprzętu na zablokowanym ekranie. Funkcję można spersonalizować, dodając do niej np. obrazek Real Miała, czyli że maskotki marki. Dla wielu największą przewagą 12 Pro Plus nad jego poprzednikiem będzie procesor. Nowy model jest bowiem napędzany Snapdragonem 7S generacji drugiej od Qualcomma. Układ jest 8-rdzeniowy, rozpędza się do 2,4 GHz, wspiera go grafika Adreno 710, a wersje pamięciowe sprzedawane w Polsce to 8256 i 12512. Typy pamięci to odpowiednio dla RAMu LPDDR4X i UFS 3.1 dla pamięci masowej. Nie ma slotu kart microSD. Jeśli chodzi o wyniki w testach, Realme 12 Pro Plus okazuje się wypadać w nich mniej więcej o 10% lepiej niż poprzednik i np. Samsung Galaxy A54 oraz wyraźnie słabiej niż OnePlus Nord 3 czy Poco X6 Pro. Wszystkie te telefony pracują jednak na samsungowych Exynosach albo mediatekowych Dimensity, a dla części osób to dyskwalifikujące. Koniec końców nominalna wydajność po prostu wpasowuje się w widełki wynikające z klasy i ceny sprzętu. Codzienna praca jest natomiast bezproblemowa. Telefon pracuje szybko i bez jakichkolwiek zadyszek, radząc sobie dobrze także z grami czy kombajnami, jakimi są aplikacje społecznościowe. Świetna jest też kultura pracy. Telefon nie nagrzewa się ani mocno, ani często. Od strony oprogramowania. Smartfon pracuje na Androidzie 14 i ma nakładkę systemową Realme UI 5.0, a poprawki bezpieczeństwa są obecnie z lutego. Producent obiecuje dostarczanie łatek przez 2 lata i 3 duże aktualizacje Antka. Jeśli interfejs wyda Wam się podobny do ColorOS ze smartfonów Oppo czy OxygenOS z OnePlusów, nie przecierajcie oczu, nie będzie to wrażenie mylne. Ważniejsze jest natomiast to, że nakładka systemowa jest pełna funkcji i w 12 Pro Plus znajdziecie niemal wszystkie, jakie można sobie wyobrazić. Na pokładzie są np. inteligentne sugestie, czyli że minimalizowanie informacji z części aplikacji do formy pastylki na pasku powiadomień, przy czym mnie udało się to zaobserwować tylko przy okazji minutnika. Jest opcja podziału ekranu na dwie części gestem przeciągnięcia 3 palcami. Kompatybilne programy można otwierać w oknach pop-up, rozmiarem których można sterować, minimalizować je i przywoływać z poziomu paska bocznego. Działa wycinanie obrazów i osób ze zdjęć dłuższym przyciśnięciem itd. itd. Całość działa sprawnie i bez jakichkolwiek problemów. Czepnę się jedynie tego, że na start Realme instaluje na urządzeniu dużo za dużo aplikacji. Nie sądzę, żeby komplet z nich był komukolwiek potrzebny. Skaner linii papilarnych jest rozmieszczony blisko krawędzi dolnej, pod ekranem i jest szybki i bardzo celny. Podobnie jest z rozpoznawaniem twarzy, przy czym, jak powtarzam do znudzenia, ono jest mniej bezpieczne. Smartfon ma niesymetryczne głośniki stereo, ten na dole jest nieco bardziej donośny, ale generalnie oba są po prostu głośne, a do tego mają zupełnie niezłą barwę. Nie jakąś nie wiadomo jak basową, ale zbalansowaną. I tak jakość dźwięku na słuchawkach jest świetna i nie ma gniazda mini jack. Wyróżnikiem urządzenia z całą pewnością jest natomiast zestaw aparatów. Realme 12 Pro Plus ma na pokładzie 3 moduły i na dodatek nieściemniane. Aparat główny ma 50 megapikseli, przysłonę 1.8, wielokierunkowy autofokus i jest stabilizowany optycznie. Szeroki kąt jest 8 megapikselowy, ma światło 2.2, stały fokus i pole widzenia 112 stopni, a za gwiazdę robi tu zoom, bo jest peryskopowy, a w tej klasie to jest niespotykane, ma aż 64 megapiksele, jest stabilizowany i umożliwia trzykrotne zbliżenie optyczne. Przysłona o wartości 2.8 oznacza też, że jest stosunkowo jasne. Całościowo zapowiada się więc ponadstandardowo dla klasy. Wybaczam więc to, że aparat główny na papierze ma słabsze parametry niż w poprzedniku. O interfejsie fotoaplikacji dzisiaj nie będzie, bo on jest taki sam jak zawsze. Zwrócę tylko uwagę, że jest w nim podkreślona obecność tego bajeranckiego aparatu z peryskopowym zoomem. Kontroler zoomu ma przypięte aż 5 pozycji, w tym dwukrotne i 6-krotne przybliżenie, które są przycięciem obrazu z matrycy, więc mimo, że nie jest to optyczny zoom, powinien być de facto bezstratny. Uwaga, napis na wyspie aparatów dumnie twierdzi, że sprzęt ma 120-krotne maksymalne przybliżenie. I to prawda, ale przy okazji jednocześnie na swojej stronie Realme pokazuje jasno, jak ono wygląda. W nieściemniany sposób. Przyznaję, to imponujące. Drogie Realme, brawo za szczerość. Na uwagę zasługuje też to, że Realme do współpracy przy opracowywaniu filtrów zaangażowało Claudio Mirandę, operatora zdjęć, który na koncie ma Oscara i który pracował przy takich filmach jak Życie Pi czy Top Gun Maverick. Można więc sobie poeksperymentować z 3 nakładkami na wideo, które nawiązują do znanych kinowych tytułów i których nazwy w wersji polskiej przetłumaczono tak, że nie domyślicie się, że tak jest. Na pokładzie jest też opcja nagrywania wideo z rozmytym tłem, jak w iPhone'ach. I naprawdę wszystko, co komukolwiek do czegokolwiek może być potrzebne, z manualami do filmów i zdjęć dla wszystkich aparatów. I jeszcze spostrzeżenie, przed ostatnią aktualizacją dostarczoną już po oficjalnej premierze, interfejsowi zdarzało się łapać przycinki. Teraz już ich nie widzę. A jeśli chodzi o to, jakie są efekty pracy tego wszystkiego, zdjęcia z aparatu głównego są po prostu bardzo dobre. Nie tak dobre jak w 11 Pro Plus, ale ciągle bardzo dobre. Jest szczegółowo, bez szumów, przez zdecydowaną większość czasu z dobrą rozpiętością tonalną i naturalnie odwzorowanymi kolorami. Szeroki kąt w kategorii 8 megapikselowych modułów tego typu też mogę pochwalić. Radzi sobie całkiem nieźle, ale jednak ograniczają go jego własne parametry. Więcej niż to, co widzicie właśnie w tle, nie da się tu wyczarować. Idąc dalej, dwukrotny zoom przez 98% czasu wygląda bardzo dobrze, tylko wprawne oko umiałoby rozpoznać, że to nie jest optyczne przybliżenie. Rejestrowane jest dużo szczegółów, jednocześnie zachowywana jest ekspozycja i kontrast, więc foty są dobrze dopasowane do tych bez zoomu. W tych pozostałych 2% przypadków zdarza się, że telefon przesadza i zbyt mocno wyostrza kadry, ale podkreślam, to naprawdę rzadkie. Jeśli chodzi o teleobiektyw i zbliżenie trzykrotne, mogę się rozpływać. On wygląda znakomicie, po prostu. Zdjęcia są zawsze ostre, zawsze pełne detali, zawsze dobrze doświetlone i bez w zasadzie żadnych problematycznych kwestii. W przypadku zoomu sześciokrotnego mogę powiedzieć zaś to samo, co przed chwilą przy okazji tego dwukrotnego. W 98% przypadków wypada bardzo dobrze. Zatem, koniec końców, uważam, że zakres ogniskowych, z których można korzystać w przypadku 12 Pro Plus, jest jednocześnie imponujący i po prostu pełny. To także chyba pierwszy nieflagowy smartfon, który oferuje takie możliwości. I fakt, że takie bajery zaczynają trafiać do smartfonów ze średniej i wyższej półki, to bardzo dobra wiadomość dla nas, klientów. Po zmroku jest równie dobrze. W przypadku zdjęć zoomowanych zdecydowanie lepiej korzystać z przybliżenia trzykrotnego, czyli z tego dedykowanego peryskopowego aparatu, bo tak, telefon korzysta z niego w większości sytuacji, przełączając się na zbliżenie cyfrowe z głównej matrycy tylko gdy jest naprawdę ciemno i podpowiadam, żeby włączać wtedy tryb nocny. Ale tak, doszliśmy do momentu, gdy można sobie w nocy pstryknąć dobrze wyglądające zoomowane foto średniopółkowym smartfonem. Piękna to rzecz. Nawet zoom sześciokrotny nie wygląda najgorzej. Da się go bez problemu używać w social mediach. Podobnie oceniam szeroki kąt. Rezultaty jego pracy też nazwałbym do wykorzystania, czyli jakoś tak ze 2 poziomy niżej niż dobre. Jeśli zaś chodzi o zdjęcia z aparatu głównego, nie da się nie zauważyć, że one są słabsze niż w poprzedniku. Mniejsza matryca i ciemniejszy obiektyw mają znaczenie. Zdarza się, że źródła światła się prześwietlą albo że tryb nocny błędnie przyciemni kadr. Ale podkreślam, to są jednakoż wyjątki od reguły, a reguła jest taka, że jest bardzo dobrze, bo ostro, szczegółowo i odpowiednio jasno. Przestrzec mogę więc jedynie przed tym, żeby nie szarżować w zupełnych ciemnościach. Tutaj te podzespoły po prostu nie są w stanie wyczarować nie wiadomo czego. Całościowo zaś fotomożliwości Realme 12 Pro Plus są nie tylko bardzo dobre, ale też ważne z punktu widzenia całej branży. To kolejny przykład na to, że to, co do niedawna było flagowe, prędzej czy później trafia do urządzeń tańszych. Nic, tylko się z tego cieszyć. Aparat do selfie ma 32 megapiksele, światło 2.4 i stały fokus. Nie brzmi to jakoś imponująco, ale same pstryki wyglądają świetnie. Znakomicie działa HDR, bardzo celne są odcięcia pierwszego planu od tła w trybie portretowym, świetnie wyglądają też kolory i ostrość. Czepnąć mogę się tylko tego, że maksymalna rozdzielczość wideo nagrywanego tym aparatem to jedynie Full HD. 4K jest zarezerwowane dla aparatu głównego i teleobiektywu. Przy 30 klatkach na sekundę wypada dodać. Wzmocniona cyfrowa stabilizacja obrazu działa dużo lepiej po przełączeniu się na 1080p. Ogólnie rzecz biorąc zaś, filmy wyglądają bardzo dobrze. Nie brakuje im detali, są płynne, z dobrą rozpiętością tonalną i ładnymi barwami. Wrodzone czepiastwo każe mi jedynie odnotować, że przełączanie się aparatów w trakcie nagrywania mogłoby być sprawniejsze. Od strony łączności. Telefon obsługuje sieci 5G, ma Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 oraz NFC. Na pokładzie nie ma podczerwieni, nie ma też wsparcia dla eSIM-ów, ale smartfon jest klasycznym dual SIM-em i rozmawia się przez niego bezproblemowo. Bateria urządzenia ma 5000 mAh, co tu i teraz uznaję za standard. Okazuje się jednak, że inny niż w poprzedniku procesor znacznie lepiej radzi sobie z zarządzaniem energią. 10 czy 11 godzin włączonego ekranu jest do osiągnięcia, co przekłada się z kolei na 2 dni pracy w cyklu mieszanym. To bardzo, bardzo dobry wynik. Jak jednakoż w życiu bywa, coś za coś. 12 Pro Plus ładuje się maksymalnie 67W po kablu, podczas gdy poprzednik obsługiwał 100W. Na szczęście jednak różnica w praktyce nie jest wielka. Tegoroczny model ładuje się do pełna w 44 minuty, zeszłoroczny kwadrans krócej, a 15 minut wystarcza w 12 Pro Plus na osiągnięcie około 50% naładowania. Tak czy siak to bardzo szybko. Na plus ładowarka jest w zestawie, ładowania bezprzewodowego natomiast nie ma. A podsumowując, Realme 12 Pro Plus nie jest wcale jednoznacznie mocniejszym smartfonem niż jego poprzednik, dlatego często w trakcie trwania tego testu urządzenia ze sobą zestawiałem. Model zeszłoroczny w mojej ocenie jest nieco ładniejszy, ma podobną wydajność, szybsze ładowanie i nieco lepszy aparat główny. Okazuje się jednak, że Realme podeszło do tematu strategicznie. Poprawiło to, co dla większości klientów jest bardzo ważne, jak czas pracy i wodoodporność, dodając jednocześnie coś, co sprzęt wyróżni w morzu konkurentów. W tej roli błyszczy aparat z peryskopowym teleobiektywem i nie podwyższając ceny. Realme 12 Pro Plus na start promocyjnie kosztuje 1999 zł. Ta kwota obowiązuje do 24 marca, później wzrośnie o 300 zł, ale nawet wtedy smartfon będzie po prostu odpowiednio wyceniony. Jeśli do 12 Pro Plus w związku z tym się przymierzacie, ja mogę ten zakup bez wahania polecić. Tak, wiem, że wraz z 12 Pro Plus 5G zadebiutował też model bez plusa w nazwie, czyli Realme 12 Pro, ale nim zajmiemy się najpewniej kiedy indziej. Jeśli zaś chodzi o testowany dzisiaj sprzęt, napiszcie, co sądzicie o nim w komentarzach. Napiszcie też, czy są jakieś kwestie, które Was intrygują, które mogę jeszcze rozjaśnić. Jeśli tak, to oczywiście postaram się to zrobić również pod filmem. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, oczywiście możecie to nadrobić w tym momencie. A ja tymczasem żegnam się z Wami, trzymajcie się i do zobaczenia.